Witajcie, dzień dobry. Witam się z Wami w takim nietypowym miejscu. Siedzę sobie właśnie na barku, bo przyjechałam już do babci, a chciałabym, słuchajcie, zrobić taki film, w którym podsumuję sobie moje urodziny, a w zasadzie podsumuję sobie ten rok i nie tylko. Mam nadzieję, że takie filmy będą się pojawiały co roku na moim kanale. Grudzień to tak, myślę, że dla wszystkich. To jest taki czas trochę przemyśleń. Tak sobie myślę, że jesteśmy bardziej wdzięczni, że atmosfera jest taka rodzinna i po prostu zwracamy uwagę na wszystkie te małe rzeczy, które są tak istotne w życiu, że właśnie czujemy w sobie taką wdzięczność. I ja bym chciała tej wdzięczności teraz powiedzieć. Zacznę od tego, że jestem przeszczęśliwa, że zarówno ja, jak i Andrzej i ogólnie nasza rodzina, nasi bliscy, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Nie ma nic ważniejszego od zdrowia, absolutnie nic. Oczywiście w moim przypadku w tym roku były lekkie perturbacje, a w zasadzie to nie były perturbacje. Cieszę się, że poszłam do lekarza, cieszę się, że dowiedziałam się, że mam te problemy z cukrem, one są pod kontrolą. Po prostu wszystko zmierza w dobrą stronę, naprawdę jest tylko lepiej. Cieszę się bardzo, że zadbaliśmy o ten aspekt. I że mogę z pełną świadomością powiedzieć, że jesteśmy w dobrej kondycji zdrowotnej. Naprawdę. Zarówno my, jak i nasi bliscy. Wiecie, możecie zarobić wszystkie pieniądze świata, ale nic wam to nie da, kiedy się pochorujecie. A my bardzo o siebie dbamy. Robimy co roku profilaktyczne badania. I cieszę się, że te badania jasno wskazują, że jest z nami wszystko w porządku. Że nie mamy się przynajmniej na ten moment o co martwić. Mam nadzieję, że ten stan rzeczy się zarówno u nas, jak i u naszych bliskich utrzyma jak najdłużej. Więc tak, punkt pierwszy odhaczony. Zdrowie. Naprawdę nie ma nic ważniejszego. Druga sprawa to rodzina tak ogólnie rzecz biorąc. Cieszę się, słuchajcie, że mamy takich fajnych bliskich. Mam takie poczucie, że gdyby coś takiego się u mnie działo, że ja bym potrzebowała pomocy, to naprawdę wszystkie ręce na pokład by się wtedy wydarzały. Rozumiecie, o co mi chodzi? Że mamy taką rodzinę, na którą wiemy, że możemy liczyć. Że jeżeli tylko będą mogli, jakakolwiek by to pomoc nie była, to nam pomogą. Mam takie poczucie, że czuję takie ogromne wsparcie, takie, że nasi bliscy nas może takie... Tak sądzę, że nas nie oceniają, nie rozliczają z naszych decyzji, że po prostu przy nas są. I jestem przekonana, że w razie potrzeby po prostu nie bylibyśmy sami, gdyby doszło do jakiegoś problemu. I to jest ogromna wartość. To jest ogromna wartość, że macie ludzi, na których możecie polegać. I mam takie w ogóle taką ogromną wdzięczność, bo mam takie przekonanie, że to nie tylko rodzina. W sensie, wiecie, to też nasi przyjaciele. Nie mamy ich zbyt wiele. nie mamy zbyt dużo przyjaciół w swoim gronie. To towarzystwo, powiedziałabym, jest takie okrojone, ale właśnie też dzięki temu mam takie poczucie, że gdyby tylko coś się działo, to ci ludzie byliby dla nas, tak jak my jesteśmy dla nich. I to jest kolejna rzecz, za którą bardzo jestem wdzięczna. Teraz przejdę chyba do kwestii takich trochę materialnych, bo zakup mieszkania to są sprawy też takie materialne. Słuchajcie, no ten zakup mieszkania w tym roku. Rok temu, o tej porze, nie miałam zielonego pojęcia, że kupimy mieszkanie. Nawet tego nie rozważaliśmy, dacie wiarę? To była po prostu, to była tak szybka i spontaniczna decyzja. I cieszę się, bo mamy w życiu takie głupie szczęście, że podejmujemy te wszystkie bardzo ważne decyzje w takim ostatnim, mam wrażenie, w cudzysłowie, dla mnie to jest ostatnim dobrym momencie, wiecie, o co chodzi. Kupiliśmy samochód, chwilę później te samochody strasznie podrożały. Kupiliśmy mieszkanie, chwilę później te mieszkania bardzo podrożały. Cieszę się naprawdę, że to się wszystko tak poukładało w czasie, że my się jeszcze zmieściliśmy w tych jakby normalnych warunkach, że to mieszkanie, ono nie było tanie. Ale teraz ceny są jeszcze bardziej kosmiczne i cieszę się, że nie musieliśmy płacić aż tyle, ile musielibyśmy zapłacić teraz. Jeżeli chodzi o te mieszkanie, właśnie samochód, na wszystko, co w życiu mamy, ciężko z Andrzejem pracujemy. Zarówno ja, jak i on.
teraz wszystko, wszyscy wiecie, wspólne, dochodzimy do tego wszystkiego razem. I mam ogromną wdzięczność też za to, że zarówno ja, jak i Andrzej jesteśmy tacy pracowici, bo myślę, że mogę tak o sobie powiedzieć. Bywam leniem. Nie lubię sprzątać kuchni, w sensie nie lubię myć garów. Bogu dzięki mam zmywarkę. Oczywiście są rzeczy, których nie lubię, są rzeczy, których się trochę wystrzegam, ale jeżeli chodzi o pracę, wydaje mi się, że jestem bardzo pracowita. Ja, słuchajcie, pracuję odkąd skończyłam liceum. Nie będę się wdawać w szczegóły, ale mam dosyć skomplikowaną sytuację rodzinną. Moja mama pracowała po 16 godzin dziennie, żeby utrzymać mnie i mojego brata. Więc wiecie, to, że zaczęłam chodzić do pracy, zarabiać pieniądze, to było coś takiego bardzo naturalnego. Jeżeli chodzi o mojego tatę, nigdy o nim tutaj nie wspominam i nie będę wspominać, bo to jest bardzo, bardzo, to jest bardzo, bardzo trudny element tej układanki. Ja kilka lat swojego życia spędziłam na terapii i muszę wam powiedzieć, że cieszę się, że jestem taka pracowita i że jestem taka, że jak ktoś mi powie, że nie uda mi się albo że czegoś nie osiągnę, to mam w sobie taką siłę i chęć, trochę potrzebę, żeby pokazać, że ja jestem w stanie zrobić te rzeczy, jeżeli tylko ciężko na nie pracuję, jeżeli tylko chcę je zrobić, chcę je osiągnąć. I naprawdę, wiecie, my nie rozmawiamy tutaj na kanale nigdy o swojej pracy, chociaż takie pytania się pojawiają. Myślę, że nigdy nie powiem wam, gdzie konkretnie pracuję i nie powiem, gdzie konkretnie pracuje Andrzej, bo to nie ma znaczenia. Gdzie byśmy nie pracowali, po prostu dajemy z siebie w tej pracy bardzo dużo i mamy to szczęście, że nasi przełożeni to dostrzegają, że oni to widzą. I mamy to szczęście, że oboje chodzimy do pracy, która nie jest dla nas utrapieniem. Ja, słuchajcie, bardzo swoją pracę lubię. Naprawdę uwielbiam zespół, z którym pracuję. Bardzo lubię to, co robię. I jestem niesamowicie wdzięczna, że 2 lata temu za namową mojego męża odważyłam się do tego, żeby zmienić środowisko i właśnie zmienić tą pracę, bo to była świetna decyzja. Naprawdę teraz z perspektywy czasu to było najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić. Pracuję naprawdę z ekstra ludźmi, robię fajne rzeczy. Jakby ta praca ma sens. Ja mam takie poczucie, że wkładam coś od siebie, daję to swoje zaangażowanie i to wszystko po prostu gdzieś tam do mnie wraca. Że to tak nie znika w eterze, tylko to wszystko właśnie procentuje na przyszłość. Mega się cieszę, że nam się udało z tym mieszkaniem, że dostaliśmy ten kredyt. Powiem wam, że to jest, nawet nie umiem tego opisać, ale to jest takie niesamowite uczucie wiedzieć, że macie dom. Owszem, dobra, ktoś może zaraz mi powie, bo pod jednym z filmów miałam takie komentarze, że nie mam domu, bo moje mieszkanie ma bank, bo przecież mamy kredyt. Tak, mamy kredyt, ale uważam, że teraz to jest naprawdę sukces dostać kredyt i cieszę się, że nam się udało, że mamy to mieszkanie. Mam nadzieję, że uda nam się spłacić ten kredyt jak najszybciej i zobaczymy, co będzie. Czas pokaże, co nam los przyniesie. Ale cieszę się naprawdę, że podjęliśmy takie kroki, że mamy swój kąt na ziemi, bo wiecie, mimo że to mieszkanie jest teraz jeszcze niewykończone do końca, ono już jest nasze. Chcemy, żeby ono było jak najpiękniejsze, żeby te sprzęty, które tam są, były naprawdę fajnej jakości, żebyśmy byli zadowoleni z tych wszystkich mebli i z innych rzeczy po prostu w środku, żebyśmy mieli takie poczucie, że stworzyliśmy coś takiego, co napawa nas ogromną dumą. I tak właśnie jest. To się cały czas dzieje, to cały czas trwa, ale ja mam w sobie takie ogromne poczucie dumy, że podjęliśmy tą decyzję. To była świetna decyzja i mimo, że było bardzo ciężko czasami pogodzić pracę i to mieszkanie, bo bardzo dużo rzeczy trzeba było, wiecie, dookoła ogarnąć, to cieszę się, że podjęliśmy się tego wyzwania i że podołaliśmy tak naprawdę tym sytuacjom. To jest tak, że
Sorki, muszę zebrać myśli. To jest tak czasem, że sami deprecjonujemy jakby to, co się wokół nas dzieje. Umniejszamy sobie trochę, nie? Uda wam się coś w pracy, zrobicie coś ekstra i potem sami macie takie, a no wiecie, ale to moja praca. Ja tak czasem mam, że ujmuję tym swoim rzeczom, a potem przychodzi taki moment, nie wiem dlaczego jest to grudzień, jest to jakiś taki trochę magiczny miesiąc, bo no właśnie i moje urodziny i święta, że nagle siadam sobie i tak sobie myślę, Boże, jak my dużo osiągnęliśmy. Naprawdę. Wydaje mi się, że wiele, jakby wiecie, wiele osób ma lepiej od nas, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są też ludzie, którym żyje się gorzej i jest to przykre, jak wiecie, jak liczycie pieniądze od pierwszego do pierwszego. Ja wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest. Życie mnie tego nauczyło i cieszę się, że gdzieś się z tego wykaraskałam. A w zasadzie wykaraskaliśmy, bo odkąd mam męża, to jesteśmy w tym razem. Ale wiecie, cieszę się po prostu, że te rzeczy, które nam się przytrafiają ostatnio, zdecydowanie przede wszystkim te dobre rzeczy, tych złych na szczęście nie dzieje się za dużo. Właśnie, że to jest tak, że nie ma takich rzeczy, z którą byśmy sobie nie poradzili. Napawa mnie to naprawdę ogromną dumą, że tak idziemy po prostu z Andrzejem w to życie i zgarniamy po drodze wszystko to, co da się zgarnąć. Tak. Spełniamy najróżniejsze swoje marzenia. Mamy dom, mamy super rodzinę. Możemy, wiecie, wyjść czasem do kina, do teatru, na stand-up. Jak tak, wiecie, jak tak idę na takie wydarzenie, to tak nie myślę o tym, że to jest coś ekstra, ale to jest coś ekstra. Mogłabym siedzieć tylko w domu przed telewizorem, a mamy taką możliwość, żeby gdzieś wyjść, żeby jakoś fajnie i może trochę bardziej jakościowo spędzić czas. Wiecie, nie ma nic złego w siedzeniu przed telewizorem takich dni jak najbardziej, zwłaszcza teraz z Andrzejem nawet potrzebowaliśmy. Ale cieszę się, że mamy wybór, jak ten czas chcemy spędzić. Że możemy wybrać, czy chcemy iść na koncert, czy chcemy siedzieć w domu. Naprawdę dużo pięknych rzeczy się wydarzyło. Mieszkanie właśnie. Cieszę się, że mimo, że mieliśmy tą kolizję, to nic nam się nie stało, że z autem jest już wszystko w porządku, ono jest naprawione, nic mu nie dolega. Jestem przeszczęśliwa, że jutro spełni marzenie mojej babci. Mam taką nadzieję. Bo wy tego jeszcze nie wiecie, ale może wam powiem, bo nie wiem, w jakiej kolejności pójdą te filmy. Mojej babci marzy się lot samolotem. No więc przeleci się tym samolotem w towarzystwie moim i Andrzeja. Poleci też moja mama i siostra mojej babci. Już niedługo. Polecimy wszyscy razem do Rzymu, co na pewno zobaczycie. Cieszę się, że jesteśmy właśnie na takim etapie, że możemy spełniać te swoje marzenia, ale też marzenia naszych bliskich. Także tak. No. I słuchajcie, żeby się z niej rozgadać za bardzo, bo widzę, że już mówię 13 minut w podglądzie. Chciałabym powiedzieć, że przy okazji tego filmu i tego okresu właśnie takiego świąteczno-urodzinowego w moim przypadku chciałabym sprezentować też coś wam. Mam już przygotowany fajny prezent. Tak myślę, ja bym się z takiego ucieszyła. Mam przygotowany zestaw kosmetyków z Rituals'a i pokażę wam go tu, bo go tu przy sobie nie mam. Możecie mi zaufać, że jest to coś naprawdę bardzo fajnego. I z okazji tych moich urodzin i tych świąt i tego czasu właśnie takiego, kiedy się tak dzielimy i jesteśmy wdzięczni, mam do was pytanie. I jedną z waszych odpowiedzi tak sobie postanowiłam, że nagrodzę. Więc zasady będą w opisie tego filmu. A ja chciałabym wiedzieć, jakie jest wasze materialne marzenie. Bo wiem, że jak zapytam o takie niematerialne rzeczy, to tak sądzę. Ja bym tak odpowiedziała. Zawsze marzymy właśnie o tym, żebyśmy byli zdrowi, żeby nic złego nam się nie przydarzyło, żeby się nie przydarzyło naszym bliskim. I spodziewam się, że takie byłyby odpowiedzi.
Jestem ciekawa, jakie macie marzenia takie, które się wydają bardziej realne, albo może mniej realne do spełnienia, właśnie te finansowe. Może to być coś dużego, może być coś małego. Co tam tylko... Czym się podzielicie? Wszystkie historie zbieram, wszystkie opowieści. Chętnie poczytam. Jestem ciekawa, w którą stronę biegną właśnie te wasze materialne marzenia. Jedną z waszych odpowiedzi nagrodzę tym zestawem. Wybiorę po prostu to, co w jakiś sposób najbardziej mi ujmie. Więc tak. Czekam na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że pojawi się ich sporo w komentarzu. Mam nadzieję, że osoba, która wygra, będzie potem zadowolona z tego, co dostanie. Naprawdę jest o co powalczyć. Więc tak. Tyle, jeżeli chodzi o tą wdzięczność. Ten film opublikuje się jutro. Jutro jest Wigilia. Także korzystając z tej okazji, chciałabym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pamiętajcie, że święta to jest czas dla was, dla waszych bliskich. Jeżeli macie ochotę spędzać go w towarzystwie najbliższych, to świetnie. Jeżeli czujecie potrzebę spędzić te święta sami, to pamiętajcie, że nie ma w tym nic złego. Najważniejsze to jest po prostu, żeby ten czas świąteczny to był czas dla was, spędzony tak, jak wy tego potrzebujecie. Ja zawsze powtarzam, że wszystko można, ale nic nie trzeba. Więc jeżeli chcecie spędzić święta w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym, to je tak spędzajcie. Jeżeli potrzebujecie posiedzieć sami przed telewizorem, to też nie ma w tym nic złego. Chciałabym, żeby ten czas był dla was właśnie takim czasem odpoczynku, czasem spokoju, czasem radości i może też takiej chwili właśnie do tego, żeby się zastanowić, co takiego fajnego się wam przydarza. Nie ma co myśleć o tych złych rzeczach, słuchajcie. Trzeba myśleć o tych dobrych, a ze złych można ewentualnie, wiecie, wyciągać wnioski i lekcje, takie, które nas budują, ale najważniejsze i najbardziej budujące jest wszystko to, co wokół nas dzieje się dobrze. I pamiętajcie, żeby się na tym skupiać i żeby doceniać wszystkie te małe rzeczy, które się wokół was dzieją. Na pewno jest ich bardzo dużo, jeżeli tylko się nad tym tak szerzej zastanowicie. Wykorzystajcie ten czas tak, jak tylko potrzebujecie. Mam nadzieję, że pospełniają się już tak może też noworocznie wszystkie wasze marzenia, że osiągniecie wszystko to, co sobie założycie. Pamiętajcie, że jeżeli się tylko chce i się ciężko pracuje, to naprawdę można wiele i miejcie w sobie tą siłę, żeby zawalczyć właśnie o swoje marzenia. Tak. Także co? Żeby było tak typowo po polsku, to kochani, zdrowych, wesołych, rodzinnych lub nie świąt. Mam nadzieję, że Mikołaj was obdaruje tym, co sobie życzycie. Mam nadzieję, że te święta to będzie po prostu taki czas, który przyniesie wam dużo radości. Dla mnie święta to jest po prostu czysta radość, czysta magia. I mam nadzieję, że takie też są dla was. Trzymajcie się ciepło. No dodam, że pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz. No i oczywiście subskrypcję. Ale to tak w ramach formalności, bo wiecie, to się pojawia w każdym filmie.